Witam serdecznie, kochani, kolejny dzień. Dzisiaj w nocy była taka burza, że obudziłam się o 5, już ciężko mi było zasnąć. Teraz też zresztą jest burza, więc zaraz pewnie usłyszycie grzmot. No, także nie za przyjemnie. Ja teraz jadę do Asakusy, bo tam umówiłam się ze znajomymi, a potem wieczorem jest koncert Tegan & Sara, mój ulubiony zespół, i ten koncert będzie w Daikanyamie. No, mam nadzieję tylko, że pogoda będzie w miarę, ale nawet jakbym miała przez sztorm biec, to po prostu dla nich wszystko zrobię. Zresztą ten wisiorek, który zawsze noszę, I Just Want Back In Your Head, to tytuł mojej ulubionej piosenki ich. Czasem jak tak człowiek idzie od linii do linii na przesiadce, to się zastanawia, czemu aż tak daleko. Bo na przykład właśnie linia Ginza Line, jest zawsze najniżej, więc jak teraz miałam przesiadkę z JR-a do Ginzy, no to musiałam jeszcze kawałek dojść. Słuchajcie, nie wiem, czy oni coś rozpylają w tych pociągach, bo jak tylko wsiądę, to od razu zasypiam. Zobaczcie na te oczy. Mimo że się w miarę w sumie wyspałam, to po prostu od razu. Ale dobra, już wysiadam, Asakusa. Spotkałam się już z moimi przyjaciółmi, rodzina pana Futagami. Pan Futagami jest nauczycielem angielskiego. To jego córka Azusa i to właśnie mama Okasan. No, jesteśmy w Asakusie i no. Bye bye! My jesteśmy przed Kaminari Mall. Ogólnie w dzielnicy Asakusa jest bardzo dużo obcokrajowców. No, bardzo dużo ludzi, tak jak widać. Japończycy uwielbiają koty i japońskie maskotki są troszeczkę inne. Zobaczcie, od razu widać, że to są japońskie koty. Takie mają oczka. O, jakie słodkie. Kawaii, desio? Sygoku kawaii. Tutaj mamy takie ryżowe, słodkie ciasteczka. Japońskie bombonierki. Też mamy z ryżu zrobione. Hello Kitty. No, proszę bardzo. Oj, si co? Śliczne. Try. Yoyaki. Oj, si, dobre? Oj, si. Sygoku amaikana. Sweet. Aha, bardzo słodziutkie. Takie ciasteczka. W środku mamy pastę. Beans. So. Z fasoli tej właśnie. Adzuki? Adzuki. So. Tak. Zbliżamy się do największej bramy Kaminari Mon. Mon to jest brama po japońsku. Więc coraz głośniej, coraz więcej ludzi i coraz bardziej gorąco. Widać stąd nawet Tokyo Sky Tree. Moja koleżanka Azusa znalazła specjalnie na ten dzień wegańską kawiarnię Sekai Cafe, do której zmierzamy i tam odpoczniemy sobie. Polski patan, ne porandono patan. A, これね. Ne, これ cztery sezamki? これ kraka. Goma kara. Goma. Sezamki, sezami, ne? A, sezami, ne? Pistaszkowe, これ wa nodo ame. Nodo ame. Harai. これ wa toteba peanut butter, cztery? Peanut butter. Aha. Kono yona aji. Princess. Hime-sama. O, hime-sama. Princess. Princessa. A. Hai. Moje jedzonko już przyszło. Sos sezamowy, warzywka, ziemniaczki, sałatka i ryż. Czyli wegańska wersja. A jeszcze czekamy na pozostałe. To już wszyscy mamy. To co? Smacznego! 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 Kupiliśmy bilety na przejazd po rzece Sumidagawa.
biegniemy, żeby zdążyć, bo zaraz odpłyną bez nas. Dotarliśmy za Sakusy do Hamarikyu. Hamarikyu jest naprawdę pięknie. Proszę, zobaczcie ile zieleni. Można wreszcie trochę odpocząć od tego Tokio, gdzie jest po prostu tyle ludzi, że czasem zwariować można. Wczoraj po tym Shinjuku naprawdę wróciłam tak zmęczona. Strasznie. Idziemy sobie parkiem, a tutaj nagle koty. W Polsce są kaczki, w Japonii są koty. Tokio to jednak miasto kontrastów. Przed chwilą byliśmy w pięknym parku, a teraz, proszę bardzo, budowa, ogromne budynki. Idziemy w stronę Shinbashi. Dotarliśmy już do Shiodome, zaraz wsiadam w JR-a i będę podążać w stronę Shibui. Teraz czekam na moje kumpelki. Coś jeszcze pewnie zjemy przed koncertem i potem już wreszcie Tegan and Sarah. Hej, już jestem z moimi kumpelkami. Cześć! Idziemy na koncert! Tegan and Sarah! Yay! One są siostrami, podobne, prawda? A jesteście w tym samym wieku? Nie, ona jestem jest starsza. Dwa lata starsza. Bliźniaczki, twins, witaj, nie? No dobra, no to potem będziemy z koncertu nagrywać. Pa, pa! Spotkałyśmy nasze znajome, już czekamy na koncert. Tegan and Sarah. My number. If I gave you my number. Oh, I like it. Oh, that must be why I like it. Thanks, guys. Have so much fun tonight. I don't know who's been this far. Sorry. Thank you. Bye, guys. Bye. Słuchajcie, udało nam się zrobić zdjęcie z Tegan and Sarah, możecie na Instagramie znaleźć. Zaraz wchodzimy. Nie najesz. Back in Tokyo. We love Japan so much. Jestem pod wrażeniem. Ja też. Super było. Było wspaniale. Naprawdę.
No, ja jestem wykończona, więc powoli wracam. W ogóle my poznałyśmy się tak naprawdę przez internet i przez ile myśmy pisały? Rok? Pół roku chyba. Przez pół roku pisałyśmy i tylko czekałyśmy, aż się spotkamy, bo naprawdę bardzo podobne jesteśmy i no, od razu się tak zakolegowałyśmy. Bardzo mi miło. Tak, i jeszcze spotkałyśmy się na koncercie Tegan and Sara. No to jest niesamowite, słuchajcie. Świat jest mały. Nigdy nie zapomnę tego dnia. No, kochana. No dobra, w takim razie żegnam Was i do jutra. Cześć! Bye, bye! Bye! Pa, pa, pa! Pa, pa, pa!